Hej, dzień dobry, wyruszamy do poszukiwania naszych kolejnych członków dr... Serio? Bo tak, most nie udźwignie mi konia. Oczywiście. Oczywiście, że tak, no przecież. Co tu się dzieje? Mam przeciwnik po prostu. That man is in danger. Ja wiem. Spoko. Co tu się stanie? Stilvando! Jego statek od razu. O, jak się ustawił w ogóle? Oh no, you don't, honey. Trupę cyrkową ma. Well, don't say I didn't warn you. Silvando, darling, you were fabulous. Fierce doesn't even begin to describe it. You. Myślałem, że tutaj Hendrix to... Ej, znasz tego idiotę? Truly? It is. Darling, it's so wonderful to see you. You two are acquainted? Oh, come now. We're fighting an epic battle. That's right, darlings. We're on a quest to bring sunshine and laughter back to every corner of this drought. My little parade has picked up quite the cavalcade of warriors for wondrousness. But never mind that now. Excuse me? Oh, honey, I'm so sorry. No, I am not. Thanks to you. My name is Da. I come from Phenomnon in the south. And if it were not for your help, I would not be returning there. Oh, you're heading home. Listen, darling, you and me have got a lot to talk about. So what do you say you join the parade for a little while, huh? Oh, yeah! Okay, time for you to take your first steps as a soldier of the smile-spreading special forces. So... Dlaczego? Ja nie chcę. No. All right, boys. Ja się do tego nie prosiłem. Oto też. All right. Tam widziałem statek wielki na morzu. Wyglądał interesująco i tak ciekawiło mnie o co z nim chodzi. No dobra. Dlaczego? Ale, no właśnie. Tam jest ten statek. Nie wiem, czy to jest nasz statek. Wygląda troszeczkę, jakby może był nim właśnie. Okej, ale uśmiechu dalej na twarzy nie ma, więc to wszystko jest bardzo mocno udawane. Ten tutaj koleś rozradowany. Kuzi. On nie wie, co to są emocje. Jego jedynie cieszy, jak Hendrix dołącza do drużyny. I to jest jedyne, co minimalne. Uśmiech na jego twarzy wywołało, nic więcej. Lecicie ze mną? Się trochę zgubili. Mam nadzieję, że nie będą mnie zmuszali zaraz do biegania w kółko, a po prostu pozwolą mi zajrzeć tutaj do Phnomnomów, najlepszej lokacji z gry. W 100% tylko i wyłącznie za sprawą jej nazwy. Się troszeczkę chłopaki zgubili. Okej. Myślałem, że się przebrać zdążyłem, szkoda, że nie. And here we are at... Oh, not here, too. Zdziwisz się? Świat się skończył, czy coś. Thank you for saving me. No tutaj raczej dwóch osób na raz nie spotkamy. So far from home in the first place. Agents of happiness?
Chodźmy na wojnę. Why can I not shake the feeling that Silvando and I have met somewhere before? No, nie pamiętam, czy się widzieliśmy wcześniej, gdy po prostu był w naszej drużynie, a my Hendrixa spotkaliśmy. Ale spodziewam się, że mówił o czymś zupełnie innym. Ale na razie chodźmy po prostu tam dalej. Nie wiem, co to za głupotę, czemu my tak biegniemy? Czy to jest potrzebne komukolwiek do szczęścia? Tutaj Kuzi się czuje z tym tak bardzo niekomfortowo. Tak po prostu nie chce tego robić i musi. Tak bardzo umiera w środku. A jednak to robi, jednak się nie poddaje. Tak bardzo jest tutaj zdeterminowany. W ogóle to jest... gadasz z kimś i robisz coś takiego cały czas. Warte soli. Jak to idiotycznie wygląda. No co tam. Silva będzie tutaj? Gunnerował? Czy co będzie robił? Nie no, w kościele? Co by on w kościele miał robić? To nie jest miejsce dla takich ludzi. Aczkolwiek chyba sugerował mi ten budynek odwiedzić. Da, you are okay. Da. Oh, what a relief. Your boy is missing. Da. You must forgive him. Do you know of the monster Avarith? We nie. Were paralyzed with fear. Ale zaraz się im Give zajmiemy. Me your valuables, she said. People were so scared, they obeyed her without thinking. But the wicked creature lied to us. She did not protect the things we gave to her. Oh, that's just awful. Oh, if there's one thing I hate, it's dirty, rotten liars. Really? But Avarith is very strong. Oh, it'll take more than a common thief to stop me. A knight. Avarith went south with everything she stole. Then let's get after her! No, wiadomo. Możesz ty się przebrać, ty po prostu masz takie ubranie, które sprawia, że tak tańczysz. Czy to ubranie też jest jakieś bardzo mocne? Bo jeśli jest, to też jest powód, żeby je nosić. Ono jest potężne. A ja nie chcę. Ja nie chcę w tym chodzić, bo czuję się z tym źle. Um, 130, 113. To jest szalenie mocne. Mogę kogoś innego w to przebrać? Ktoś inny czymś takim zainteresowany? No nie dziwię się, że ty nie jesteś. Też bym na twoim miejscu nie był, Kuzi. Masz tutaj rzeczy do atakowania, chciałem się upewnić, dziadek. Nie. Ja jestem zmuszony. To wygląda tak idiotycznie. Ale jednak staty to staty i w ogóle to ja nie wiem, ale to stada, tak? Biegać nie mogę w tym stroju, to jest najgorsze tutaj. No właśnie. I to jest prawdziwy problem tej sytuacji. Bo bez biegania, no to tak średnio będzie trochę. Czemu wraca ta muzyczka? Nie wiem czemu, ale jak rozumiem, mam się udać tam do jaskini na dole i ja nie mam mowy, że będę w tym chodził. Po prostu się rozbieram. Będę chodził bez ubrania, bo to jest lepsze niż tak się poniżać tutaj. Po prostu chodźmy do tej jaskini. A ten dalej. Wow! Hi there, little one. Is your father named Da? Da. So you were not abducted. My father does not care for me. I thought he would say I was the most precious thing to him. So I decided to follow the monster and get the necklace back for him. But then I strayed too far from the village and became scared. What your father said was upsetting, I am sure. No! If you are going after the monster, I am coming with you. Oh, don't be such a spoilsport, Henry! Very well. Thank you! Thank you! You heard him, every... No, dla nas to chyba nic nie zmienia, tak? Wchodzimy, zabijamy i wychodzimy. O, nie każą nam czekać od razu. Mamy tutaj naszego przeciwnika przed sobą. Ciekawe, czy od razu...
Będzie to smok z kulą, czy bez kuli? Avarice, you fiend! Still, I suppose you have shown a lot of courage coming here. It's not going to happen for free. How about your most valued possession? Wait! If you wish to make a deal, fiend, you must make it with me. I have something for you. Something soft and warm and fragrant. Ooh, what is it? What is it? It sounds amazing! With pleasure. I do hope it brings you joy. Let me see. Ugh. You. Oh, don't you like it, honey? You'll pay for this. Maybe this will teach you a lesson. Okay. Don't bother begging for mercy. Ciekawie się zaczyna. Jak rozumiem, cała walka ograniczy nas od używania czarów, czy tylko na chwilę, nie wiem. Ale naprawdę ciężko mi uwierzyć, że to jest pierwszy raz, kiedy twórcy tej gry pomyśleli, że hej, warto będzie stworzyć oryginalny kawałek do tej sytuacji. Bo wcale nie było 50 dużo ważniejszych momentów, w których leciała głupia muzyka, niepasująca. Tutaj jest świetnie, tak? Nowy kawałek, idealnie dopasowujący się do tego, co się dzieje. Ale, no, patrząc na to, jak bardzo gra oszczędzała z tym, strasznie mnie coś takiego dziwi. Co nie zmienia faktu, że bardzo miło coś takiego usłyszeć. Takie perły. Znowu brzmi mi to tak maksymalnie finalowo, ten kawałek. Różnice między czarami a umiejętnościami w tej grze są bardzo dziwne. Nie udało się, ale myślę, że w tej walce spróbuję do tego doprowadzić. Ale ten kawałek nie brzmi tragicznie. Nie wiem, czy dlatego, że jest nowy, czy przez to, że no nie uderza w taką powagę, w taką orkiestralność, a stara się być taki śmieszny trochę, tak? Dziwaczny, szalony, pokręcony. I lepiej wykorzystujący, tak? Ten system dźwiękowy, na którym bazowana jest ta muzyka. Że to nie brzmi tak tragicznie, jak cała reszta tej ścieżki dźwiękowej. Ciężko mi dokładnie powiedzieć, dlaczego tak jest, ale tak trochę jest. No, antymagię tutaj. No nie wiem, ale nas blokada czarowa zaraz znika. Nie wiem, czy ten kawałek nawet nie jest lepszy niż motyw muzyczny walki w tej grze. No, niech będzie. To ma niesamowicie małe szanse na trafienie, ale liczę na to, że jak trafi, to już po prostu ją rozwali. To jakoś tak słabo trafia strasznie. Ale no, nie wiem, co mogę robić lepiej. No tamten atak za 300. Jakby udało się do tego doprowadzić, to wiadomo, byłoby super. I myślę, że to nawet nie głupi pomysł, ale bo naprawdę nie myślałem, że ten atak z nadgłówki będzie tak słaby na nią. O, skończyło się, mogę czarować w końcu. Co tu mamy czarującego, fajnego? No myślę, obniżenie defensywy na początek będzie tutaj idealną rzeczą. Zaraz spowolnienie też będzie pasowało. Mamy zwiększenie defensywy, to mnie nie interesuje raczej. Mogę też się tobą wyleczyć. Ale dalej coś takiego. Do 3 razy sztuka. Do 3 razy sztuka. Ale to mi się wydaje tragicznie słabe. Chociaż to może być kwestia tego, że ona ma duży poziom, ma dużą defensywę. I po prostu, no dlatego wszystko, co robimy jej, tak okropnie małe obrażenia zadaje. O, wyczarowała się chyba.
No, nie wiem, czy jest sens. Czy może już po prostu trochę za późno na to? Czy może tylko w tamtej walce z czasem zadawało to większe obrażenia? Ja tej gry czasami nie rozumiem. I tego, co tutaj próbuję robić. To jest 1:1 skopiowana melodyjka z Final Fantasy IV finałowego bossa. Ten jeden kawałek tego kawałka. I brzmi to fantastycznie. Ale uwielbiam Final Fantasy. Jak powtarzałem w tej serii milion razy i będę, no bo co, no bo to jeden dla mnie z najlepszych JRPG-ów, cała seria, tak? Więc no... No spróbujmy jeszcze raz, może tym razem się trafi. O, znowu udało się trafić, świetnie. Idealnie! Sylvando czasem nawet potrafi zrobić coś mądrego. Będzie mocniejsze, czy nie będzie mocniejsze? Nie będzie! Więc w tamtej walce tutorialowej miało to inne zasady niż teraz? Śmiesznie dosyć, tak nie rozumiem do końca, co dokładnie planowali tym zrobić. Zebranie magii. No troszkę tych ciekawych umiejętności mamy. Eksplozja ciemności na jednego przeciwnika. Oj, okropnie słabe to było. Ty tutaj... Spróbuj sparaliżować. Będę miał No właśnie, to za 330! A ten atak, który trafia raz na 15, trafił za 250. Gdzie tu sens, logika i co w ogóle się dzieje? Nie wiem. I nie wiem, czy jest sens dalej tę walkę pokazywać, bo chyba nic nowego się z nim nie stanie. Mogę pokazać, że dziadzia ma fantastyczne leczenie drużynowe. A, teraz za 300 trafiło. A wtedy za 60. Czemu tak? Nie wiem, czemu tak. Miałem zmniejszony atak, a ona zwiększony... obronę? Spoko. Nie chciało zaskoczyć. A zaskoczyło i tyle. Ha! Everybody! Który to już raz? 10, kiedy ratujemy kogoś z tutaj więzienia potwornego? You saved us. Fair maiden, a smile will more than suffice. Yes. Jasne, że jas. Here it is. My mother's necklace. Oh. No. It is. Ale no tak symbolicznie, jak dasz dla taty, to na pewno będzie ucieszony. Didn't your daddy ever tell you it's the thought that counts? No właśnie, chciałem to powiedzieć. Dobrze powiedziałem. Miałem to na myśli. Alright, time to take Sonami. Weźmy Sonami. You take your time, honey. Hello. Czy wyszła już poprawka muzyki w formie moda? Mam nadzieję, że tak już teraz jest ona. Niestety nie, ale dzisiaj ma być, to znaczy wczoraj miała być, więc... A nie, jeszcze ma 1,5 godziny na to, czasu polskiego, więc... A to jest czasu amerykańskiego, więc ma jeszcze kilka... Dada? Didi? Da? Hello, father. I brought mother's necklace back from the lair of the beast for you. But it is broken. You did what? Foolish child. You could have been killed, and then where would I be, without you, my most treasured possession? Huh? But you said that Mother's necklace was your most treasured possession. I said it, but I did not mean it.
Don't you see? I did not trust the monster, so I said a lie. Really? I thought you did not care about me. I'm so sorry. You must have been so worried. To think it was all but a misunderstanding. If only he and his father had simply been honest with one another. Yes, if only. Co tu ukrywasz, Sylwando? Ah, father, these are my new friends. Oh. I cannot thank you enough. You are true heroes. The first time we met, when you rescued me, I was searching for Song. But I had to pretend that I did not care, in case the monster came back and realized that I had lied. I hope you understand. Where is my friend with the feathers? Sylvando left Frey suddenly. No właśnie, tutaj akurat nie mam pojęcia, co on kombinuje. No było wzruszające całkiem, przyznam. Bardzo ładne. To znaczy, nie wiem, czy pasujące do tej gry i w ogóle do tego, co się dzieje i czy miało to jakiekolwiek znaczenie w aspekcie całej historii, ale tutaj ma opowieść na spoko, no, na spoko. O, tutaj na górze siedzi. Only he and his father had simply been honest with one another. Okej, okay, więc też ojcowska relacja ci się przypomniała? Twój ojciec, czy nie? Ah, you scared me! How long have you been standing there? Czy coś innego masz na myśli? Ah, never mind. But there are some who will never be reunited with their loved ones. Okej, okay, no coraz więcej. Can I ask you something? Wiemy. Mordegon is... he's super powerful, right? You've seen that power for yourself, but you still want to fight him, don't... He really are a hero. You know, I thought it was enough. Traveling the world, trying to put smiles back on people's faces. But what good is a smile here and there if the Lord of Shadows could snatch it away at any moment? What I'm saying is... I have to leave my beloved parade and come with you. But there's something I want you to help me with first. It's all well and good me going and getting my head squished by Mordegon. So we have to leave them somewhere safe. Well, there's no good way of saying this. I'm petrified of seeing him. Oh, thank you. I knew you'd say yes. Cały czas nie wiem do końca, do czego to zmierza. No, kolejna mała przysługa do wykonania, ale co się dzieje, o co chodzi? No, wiemy o jednej osobie, którą znał, z którą się pokłócił i chyba do tego wracamy w tej chwili. Darlings, I have an announcement to make. My parading days are over. But do not fear. We understand, Sylv. Yeah, you go and do what you gotta do, Sylv. We'll be heartbroken without you, of course, but we'll survive. Exactly. Puerto Valor. Surely not. So you finally figured it out, huh? All right, my little champions of cheer. Let's go show Puerto Valor how to pop! Yeah!
cannot fathom it. The boy is unrecognizable, and he has abandoned the name his father gave him. Forgive me for my lack of composure. This has all come as quite a shock. Silvando is none other than the son and heir of Don Rodrigo, the noblest and most revered of all knights. It was always assumed that he would follow in his father's footsteps. But the two had a terrible argument, and the boy left Puerto Valor until now. But perhaps this is not such a bad thing. Very well. It is not far from here to Puerto Valor. Część świata wydaje się wręcz nie naruszona kompletnie. Tutaj wszędzie kolorowo. Nie wiem, czy miasteczko się zmieniło, czy nie, ale chyba nie. Powiedział, nie mając pojęcia o tym, czy się zmieniło, czy nie. Hej, hej. It's so strange. You go on ahead, honey. Dzień dobry. Jestem Dona Rodrigona. O. Będzie smutny tutaj. Don Rodrigo. It is I, Hendrik. Czy byłoby okropnie, jakby it teraz has been too long. Powgodzą się, a tu tatusiek umiera. Hendrik? I have heard many tales of your exploits. I had not expected to find you in such good spirits, my lord. Alas, there has been precious little cause for mirth since last we met. Don Rodrigo and I have much to discuss. Okay. To dyskutujcie sobie. A ja was okradnę. Nie zauważy. Nie patrzył się. Zajęci rozmową. Mogę zabrać im jakąś buteleczkę z 60-letnią whisky. Hi, koleś. Gdzie poszedł Silvano? Wielkimi schodami nad morze. Niech się nie pójdzie tylko utopić. Koleś, co ty myślisz sobie? To nie moment, żeby into the water pójść. Chcesz into the water popatrzeć? No to na tyle to możesz, tak. Mogę ci zezwolić. Cze. Oh, hey, honey. Hej, kochany. It's so silly, I know. Here I am, happy to go put my neck on the line in the fight against the Lord of Shadows. Tak właśnie. And yet the thought of facing Papi makes me want to run away screaming. W sumie nie takie dziwne. Seeing that boy and his father in Phnomnon made me think I could do it. That I could finally face him. You've heard what happened with me and him, I get. Hendrik told you, huh? It all seems so far away now. I would stay in Puerto Valor and follow in my father's footsteps. It was so, so fabulous. I knew from the second I walked into that tent that I'd found my calling. But Papi, he wasn't so keen. But I wasn't going to let that stop me. He didn't have anything to say to me after that. Ah, dear me, that got a bit long and emotional, huh? But it's made me feel a whole lot better. It's now or never. Okay. Tak tutaj rozmową daliśmy mu troszeczkę motywacji. Wyglądał to strasznie głupio, jak tutaj biegł za mną.
Jakoś tak to, tak to było. Okej. Się patrzy jak na idiotę. Leży tam skołowany, nie wie co się dzieje, czemu mu koleś przyszedł i wymachuje swoim ciałem przed nim. No raczej, gdyby to kto inny przyszedł, byłby nieco bardziej zadowolony, ale no cóż. Hi, puppy. Caramba. Norberto, you dare to show your face in my presence? I'm so sorry, puppy. Sorry? What are you apologizing for? Foolish boy. Huh? You have succeeded in making the world smile, see? Not yet, puppy. Then why are you here, hmm? Why did you come back if you have not yet done as you promised? You said you would do it, Norberto. You said you would make everyone happy. I did not raise you to be a failure. Puppy! Damn you, boy. If I were younger, I would put you over my knee. Wait. Puppy, did you say knight? You still think of me as one? You have no idea how... Oh, thank you, puppy! I guess it wasn't very knightly of me to come back before I'd fulfilled my promise, huh? But I had a good reason. Mm-hmm. The Lord of Shadows. See. Which is why I'm going to beat him. Careful, boy! Do not promise to defeat Mordegon if you do not truly intend to do so. Of course, puppy. A knight's word is his bond. You taught me that. But there's just one teensy-weensy little thing I need to ask you to do to help. I've picked up a few friends on my travels. They're kind of young and kind of innocent. They need a role model, you know? You do not even need to ask, Norberto. Oh, puppy. Come along, Norberto. Of course. Oh, aren't you just the sweetest, kindest father a boy could hope to have? Mm-hmm. Oh, darlings! Come say hello to your tío Rodrigo! Oh, what a lovely bedroom. Oh, don't tell me this is your dad, Sylph. He's awfully manly. I'll feel safe with you looking after me, Mr. Rodrigo. Norberto, explain yourself. Now, puppy, let's just pop this on. Oh. Hey, Norberto, where are you? Curse your foolishness, boy! Oh, don't be like that, puppy. And didn't you always teach me that a knight's word is his bond?
Listen to me, soldiers of Smile. You serve my puppy now. Please, Sylvan. Darlings, it breaks my heart to say goodbye, but we have to be strong. As soon as Mordegon is defeated, I'll be right back with you. And no matter how far I go, no matter how hard it gets, I'll always be with you. Oh, Sylph! Yes. Yes. Bye! 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 Bye, Sylph! Thanks so much for all your help, darling. Dolty Stallion is all yours too. No, i co na tym zwarduscie się znajdzie? Kolejny Tentacruel. To inny potwór. It's a wee bit stormy all of a sudden. Myślę, że kolejny potwór nadchodzi. Sylvando! Don't mention the S word! Ja wiem, śmierdzi już faktycznie. That voice. Chuja. Spokojna. No, tak, tak, była mowa oczywiście o nim. Nidoking XXXL. Tu. Nie wiem, co gadać z nim. Co, kolejna bestia z kulą? Mam nadzieję, że kulę jego zabierzemy. Tak by pasowało. Odporny na to, czy co? No. Fajnie wygląda. Ten rozmiar jego robi wrażenie jednak. Join me! No! Znowu do Atlantydy? Co się dzieje? Syrenka jakaś nas uratowała? Cześć! Elysium? Do raju trafiliśmy? Nie rozumiem. No, znaki zapytania najlepiej tutaj oceniają to, co w tym momencie odczuwam. Nie mam pojęcia, gdzie teraz jesteśmy. No, chodźmy na górę. Czy masz może ochotę mi wytłumaczyć, co tutaj jest grane? Nie, ale możemy połowić razem ryby. Co? And what might I ask, are you staring at? Byłeś przed chwilą ładną dziewczyną. All right. A jesteś. It is rather an imposing appearance. Why don't we try another? Przypomniała mi się sytuacja, gdy poszedłem do takiego pokoju prywatnego w tym pustynnym miasteczku. Może być. Też może być.
Not settling on a particular form, In your world, I am known as the Seer. I take on different appearances for different people, you see. But enough about me. How's the fishing? You're a terrible liar. You're not ready yet. When the fish finally takes the bait, you must be ready to reel it in. You know, I have the strangest feeling I've met one of your companions. Eric, was it? Well, no matter. We are not here to discuss him. Take a seat. Now, the fact that you're here makes me wonder if you might have taken a bit of a wrong turn somewhere. So that's it. Well, I'm afraid there's not much I can do about that. You may think that your power has been taken from you by the Lord of Shadows, but power cannot be taken, especially not the power of the Luminary. Still no idea what I'm talking about, huh? Let me leave you with this thought. Oh, that's right. You're drowning, aren't you? Well, don't fret. A certain sacred tree tells me it's not your time just yet. Right. We'd better get you woken up, hadn't we? No, tak nic nie ogarnia. No, rozumiem, co to miało znaczyć, ale gdyby nasz bohater miał, nie wiem, jakiś charakter, czy był kimkolwiek, a nie takim nikim totalnym, no to... Darling, you're alive! Oh, thank goodness! Mogłaby taka scena mieć duże znaczenie, że hej, nie wierzę w swoje możliwości, straciłem wszystkie moce, teraz tak naprawdę to nie, bo jednak cały czas jesteś w stanie uratować świat i mocy masz w sobie, a nie w jakiejś kulce, którą miałeś w brzuchu, którą połknąłeś, jak byłeś mały, no okej. Ale, no kurzu jest tutaj... No, nikim tutaj jest, no. When you took that tumble into the sea back there, oh, it was terrible. But then, well, it was nothing short of a miracle. Somehow we managed to pull you out of the water. What's the matter, honey? You're kidding. You were fishing and you met a person called the Seer. And they turned into a dog? Oh, come on, silly Billy. You have been through quite an ordeal. Whoop! Tak po polsku. Put courage in your heart and lightning in your hand. Dziękuję.